3-0 przegrywamy z Chrobrym Głogów. No i chyba muszę powiedzieć sobie szczerze, że Chrobry pokazał Bytowi, jak się piłkę gra. Znaczy powiem tak, no można tak powiedzieć, ponieważ no, Chrobry jak widać nie bał się grać piłką i grał w tą piłkę. My nie mieliśmy koncepcji na nich dzisiaj i powiem tak, że to był chyba jeden z najgorszych meczów, jakie zagraliśmy w ogóle w pierwszej lidze, odkąd jesteśmy. Kamil Kowalski właśnie tak powiedział, że to był jego najgorszy mecz za jego kadencji. No tak chyba wypada się z nim zgodzić. Ty miałeś najlepszą okazję w tym spotkaniu, no chyba jedyną tak naprawdę. Jak to nie wpadło w tej sytuacji? Znaczy powiem tak, rzadko jestem w takich sytuacjach i powiem tak, że się podpaliłem i praktycznie chciałem po prostu uderzyć na siłę, mogłem wewnętrzną częścią stopy zmieścić to po długim rogu. No a co to właśnie najgorszy mecz, to myślę, że ten mecz był właśnie najgorszym, jeden z najgorszych razem z Olimpią Grudziądz. Można podkreślić, że Olimpia także, co tutaj debiutował trener Kafarski 0-3 i jeden z najgorszych meczów także to był. Trener Kafarski zaproponował, żeby ten mecz można uciec mi o tę ciszę. Dokładnie, także może... To w Bydgoszczy jeszcze zapytam o to, bo zagramy z Zawiszą. Mamy jakieś szanse, bo po tym co pokazał tutaj Chrobry, to może być jak zmiażdżył Bytowie, no to trudno spodziewać się, żebyśmy tam walczyli chociażby o jakiś punkt. Znaczy powiem tak, no popatrzmy też na to, że mieliśmy praktycznie taką serię, że nie przegraliśmy 7-8 meczów z rzędu, nie? I co, jedziemy do Bydgoszczy po 3 punkty, nie mamy nic do stracenia. A czy mamy szansę? No mamy na pewno szansę. Jak widać możemy wygrać z każdym w pierwszej lidze i jedziemy po 3 punkty.